Dochodzimy do jednego z piękniejszych miejsc widokowych w gminie Wicko. Z miejscowości Gęś rozciąga się wspaniały widok na pradolinę rzeki Łeby Redy. Do tego można podziwiać właśnie w tej chwili jesienią odlatujące żurawie, ale też jest tu wiele innej zwierzyny. To jedno z piękniejszych miejsc widokowych w naszej gminie, ale nasza gmina to również dostęp do morza, piękne jeziora, rzeka Łeba, wiele wspaniałych lasów, piękne krajobrazowe ścieżki. Wiele miejsc jeszcze pozostaje do odkrycia. Spróbujcie Państwo z nami znaleźć sobie ciekawe miejsce w gminie Wicko. Zapraszam. Gmina Wicko swym zasięgiem obejmuje obszar ponad 216 km2. Położona jest na północnych terenach powiatu lęborskiego. Liczy sobie blisko 5,5 tysiąca dusz mieszkających w 12 sołectwach. Obszar gminy stanowi część niezwykle malowniczego i atrakcyjnego Wybrzeża Słowińskiego, słynącego z wybitnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Na terenie gminy znajduje się trzecie co do wielkości jezioro w Polsce – jezioro Łebsko. Są tam również duże zbiorniki wodne jak jeziora Sarpsk i Czarne. Znajdują się tu także Słowiński Park Narodowy, 4 rezerwaty przyrody, 1 użytek ekologiczny i 64 pomniki przyrody. Charakterystyczne krajobrazy gminy Wicko to teren pradoliny rzeki Łeby Redy. Stąd też wiele gospodarstw łąkarskich, które działają na tym terenie, ale też i rezerwaty. Za moimi plecami rezerwat Nowe Wicko. Przede mną kolejny rezerwat Las Górkowski. Nowęcin to stara kaszubska wieś położona około 3 km na południowy wschód od Łeby. Wioska umiejscowiona jest nad samym brzegiem jeziora Sarpsk. Wieś została założona przez wielkiego mistrza krzyżackiego. Od XIV wieku należała do rodu Wejherów. W 1497 roku Klaus Wejher, starosta słupski, przeniósł swoją siedzibę z Łeby do Nowęcina i zbudował w tym miejscu zamek. Była to trójskrzydłowa budowla otoczona wałem i fosą. No i od tamtego czasu zamek pozostał, natomiast dziś miejscowość Nowęcin stała się miejscowością wypoczynkową z możliwością wypoczynku z przeznaczeniem dla wszystkich. Możliwości jest tutaj wiele, począwszy od jeziora, poprzez jazdy konne, no a też i trasy rowerowe, jak i wiele szlaków pieszych. Roszczyce to wieś będąca dawnym majątkiem szlacheckim z zachowanym niewielkim dworkiem. Godny uwagi jest tutaj także zabytkowy kościół prywatnej fundacji i właścicieli majątku. Obecnie jest to kościół filialny. Roszczyce stanowiły centrum dóbr bocznej linii krokowskich, do których należały od 1438 do 1815 roku. Krokowscy z linii roszczyckiej prowadzili tu niewielki folwark. Do dziś ocalała ich kaplica grobowa, zamieniona na kościółek z 1659 roku. W miejscowości Roszczyce znajduje się dawna kaplica grobowa rodziny Krokowskich, dzisiaj mały kościół filialny z wyposażeniem z XVII wieku. W chwili wypoczynku pod dębami, gdzie można nabrać sił, ruszamy dalej. Jesteśmy nad jeziorem Sarpsko. Za moimi plecami jeden z piękniejszych rezerwatów naszego terenu, rezerwat Mierzeja Sarpska. Spokojnie można tam dotrzeć od strony Sarpska, ale też i od strony Łeby. Z Nowęcina to już tylko krok do największego parku dinozaurów w Polsce, znajdującego się w miejscowości Lucin. Ścieżki, które są poprowadzone tematycznie, prowadzą między innymi przez takie trzcinowiska.
jesteśmy w Białogardzie, najstarszej miejscowości gminy Wicko, o której pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1209. Dziś ślady tylko zostały po wielkiej świetności kasztelani białogardzkiej. Możemy zobaczyć fragmenty grodziska i wałów, które zachowały się do dziś. Ekspozycje większe znajdują się w Lęborskim Muzeum. Białogarda to największe i najlepiej zachowane w regionie grodzisko, które jest jedynym materialnym śladem kasztelanii białogardzkiej. Przez krótki czas w pierwszej połowie XIII wieku miejscowy gród był nawet stolicą samodzielnego księstwa, rządzonego przez Racibora. Czasy kasztelanów pamiętają też fundamenty stojącego u wałów grodu młyna, obecnie opuszczonego i zrujnowanego. Zapraszam do pięknego miejsca, które kiedyś u zarania swojego powstania miało charakter edukacyjny. Powstał tutaj ośrodek badawczy dotyczący uprawy na torfach, ziemi, które tutaj mamy pod dostatkiem. Natomiast dzisiaj mieści się tutaj gospodarstwo agroturystyczne. Marcin Pęski zaprasza, gdzie wyśmienita kuchnia, wspaniała atmosfera są stworzone dla turystów i wszystkich spragnionych. Poraj to w rzeczywistości pałac otoczony niewielkim parkiem. Zbudowano go pod koniec XIX wieku na potrzeby stacji badawczej upraw na Bagnach Wysokich. W czasach polskich również urzędowały tam państwowe placówki badawcze. Tak, dzień dobry, raz jeszcze. Proszę. I tym sposobem... Już, zajmujemy piękne miejsce. Jak widzicie Państwo, jest tu wiele ciekawych miejsc, a Pałac w Poraju oferuje dla wszystkich doskonałą kuchnię, począwszy od wspaniałych przystawek, śledź w żurawinie, niespotykane w innych miejscach, przez mnóstwo polewek, choćby orzechówka, czy też zupa kacówka, nie wspominając już o żurku w chlebie, ogromną ilość mięs, jak też i ryb oraz wspaniałe desery, nie wspomnę o gruszce po słowińsku. Cała kuchnia nawiązuje do tradycji regionalnych. Wyśmienite smaki, proszę Państwa, mają to do siebie, że są doceniane. Stąd też nieprzypadkowa jest ta ilość nagród i trofeów zdobytych właśnie przez Pałac w Poraju. Między innymi nagrody w wojewódzkich kulinariach Błękitnej Krainy, czy też specjalne wyróżnienia podczas festiwalu Pomuchla w Łebie. Wokół Pałacu w Poraju, w przepięknym parku Starodrzewiu, znalazła swoje miejsce galeria plenerowa, rzeźb
współczesnych polskich artystów. Stąd też możecie Państwo tutaj ze sztuką i przyrodą obcować do woli. Bardzo serdecznie zapraszam.